dzisiejsze święto jest trochę inne niż to, co jest co roku. Świętujemy oczywiście 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale w tym roku chcieliśmy odnowić tablicę, która zawsze była tutaj na tym pomniku. I w tym miejscu chciałem bardzo podziękować dla Biblioteki Publicznej z Kosakowa, a także dla niestety nie żyjącego już dzisiaj Zygmunta Miszewskiego, bo to oni włożyli tak naprawdę bardzo dużo pracy, żeby odszukać wszystkie nazwiska, właśnie wszystkich księży, nauczycieli, a także mieszkańców, którzy w tamtym czasie zostali brutalnie rozstrzelani po prostu w latach piaśnickich. Oczywiście nam się wszystkim kojarzy Dzień Niepodległości z rokiem 1918, kiedy oficjalnie Polska wróciła na mapy świata, natomiast bardzo też tragiczne wydarzenia odegrały się 21 lat później, czyli w roku 1939, gdzie faktycznie okupanci weszli na te tereny. Tutaj po lewej stronie jest kościół, który też został zburzony w trakcie II wojny światowej. Także wielu mieszkańców trafiło stąd do niewoli i fizycznie na jesieni 1939 roku po prostu stracili życie. Dlatego, że byli nauczycielami, byli księżmi, ale także byli bardzo mocno zaangażowani w takie działania niepodległościowe całego kraju.